Rada Społeczna spotkała się na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym. Oprócz tych porządków, jaki jest zwyczajowo, czyli zgodę na zakupy sprzętu niezbędnego do bieżącej działalności szpitala, odniosła się do protokołu Komisji Kontrolnej. Rada w całości zaaprobowała ten protokół. Przyjęła ten protokół bez uwag. Rada również pozytywnie zaopiniowała mój wniosek o opinię o odwołanie pana dyrektora w głosowaniu tajnym. Jeżeli chodzi o uwagi pana dyrektora do protokołu Komisji Kontrolnej, to one niczego nowego nie wnoszą i ja tych uwag nie przyjmuję. Jeżeli chodzi o informacje od pana marszałka, to pan marszałek rozpocznie procedurę przyjęcia jako organ prowadzący naszego szpitala. Czyli tak jak do tej pory są szpitale marszałkowskie, tak się nazywają umowy marszałkowskie, czyli marszałkowskie to są te, których organem założycielskim jest pan marszałek i rozpocznie procedurę przejęcia szpitala jako organ prowadzący. Ponadto pan marszałek rozpoczyna już te przygotowania w najbliższą środę, gdzie spotykam się od samego rana i z panem marszałkiem, i z panem wojewodą w tej sprawie. Sytuacja rzeczywiście jest nowa, choć mówił chyba, że spodziewałem się czegoś więcej. Ponieważ okazuje się, że mamy zasobowany dyrektor szpitala i że mamy zapewnienie, ale jak rozumiem, na razie po ósme. Szkoda, że pan marszałek nie złożył choćby najkrótszej, najbardziej lakonicznej, pisemnej deklaracji, że gotowy jest przejąć i jako szpital marszałkowski szpital Grudziądzu. Ja zbyt dużo słyszałem o tym szpitalu i zbyt wiele zapewnień w ciągu ostatnich lat bardzo, żebym mógł poważnie taką deklarację przyjąć. To nie jest bombonierka, tylko to jest szpital z 500-milionowym długiem. Tego nie bierze się na barki w ciągu 10 minut, więc ja bym jednak oczekiwał, że taką deklarację pisemną, zobowiązującą w jakiejś formie, bardzo szybko otrzymamy. To jest jedna rzecz. Natomiast kolejna, że skoro taka deklaracja, choćby ustna, której nie dowierzam, bo zakładam, że pan marszałek jest poważnym człowiekiem i takie kroki jak wzięcie szpitala z takim zadłużeniem rozważa bardzo starannie, to tym bardziej uważam, że w tej sytuacji pokrywanie straty szpitala poprzez przyjęcie tej uchwały jest tym bardziej nieuzasadnione. Nie jest tak, że dzisiaj ktoś zadeklaruje, że przejmie długi w wysokości 500 milionów, no bo absolutnie chyba byłby szaleńcem. Więc to wymaga zbudowania odpowiedniego modelu. Tego się nie robi ani w ciągu dwóch dni, trzech dni, ani telefonicznie, bo to jest w tym momencie niepoważnie. To trzeba naprawdę wielu tenich głów i godzin debaty, narad, zbudowania odpowiedniego modelu, który mógłby wspomóc Grudziądzki Szpital. Dotyczy to zarówno tej kwestii formalnej, jak i tych spraw finansowych, ale jesteśmy przekonani, że pójście w kierunku przejęcia czy części zadłużenia, czy jako organu założycielskiego przez marszałka, jest to dobry kierunek, jedyny w tym momencie chyba możliwy. Teraz jest za przyjęciem tej uchwały.